Moi drodzy, Jurgen Klopp, trener Liverpoolu, powiedział bardzo ciekawą rzecz po meczu wygranym 4-3 z Leeds United. Z ciekawości komentator angielski mówi Leeds United. Powiedział takie coś. We won't defend the title. We'll attack the next one. Słuchajcie, we won't defend the title. We'll attack the next one. Nie będziemy bronić tytułu, bo oni są mistrzami Anglii, dla tych z was, którzy nie interesują się piłką. Nie będziemy bronić tytułu, zaatakujemy kolejny tytuł. To mi się podoba. Ofensywne podejście do życia. Atak, atakujemy. Jak ja rozumiem atak? No przez to, że idziemy do przodu. Step by step, rozwijamy się, uczymy się nowych rzeczy. We are learning. Continuous and never ending improvement. Ciągły i nieustający rozwój. We don't live in a bubble. Nie żyjemy w jakiejś bańce. Zapomniałem okna zamknąć, więc coś tam może nam lekko przeszkadzać. It doesn't matter. Nie ma znaczenia. To ma być przesłanie dla was. I taki kolejny skill, słuchajcie, dzisiaj w Everyday English. Kolejna część języka angielskiego codziennego. Już bodajże trzecia w tym nowym sezonie. Chciałbym taki nowy skill, umiejętność. Chciałbym taką umiejętność wam dać. Słuchajcie, w jednej z pierwszych części Zostań w domu i ucz się angielskiego jeszcze w marcu, w kwietniu mówiłem o czasie przyszłym. W szybkim skrócie dla osób, które są na początkującym poziomie i dla tych, którzy są bardziej zaawansowani, można sobie wrócić oczywiście. Czyli na początku osoba, ja, I, ona, she, my, we. Później wstawiamy słówko will do przyszłości i jakikolwiek czasownik. Czyli ja ugotuję, I will cook. Ona popracuje, she will work. My pouczymy się angielskiego, we will learn English. Pamiętajcie, że w skrócie to będzie I'll cook. Nie I will cook, tylko I'll cook. Ona posprząta na przykład, nie że she will clean, tylko she'll clean. She'll, czyli I'll, will, they'll, will. To wszystko trzeba wytrenować, bo tak najczęściej powie Anglik. Ale nie, dzisiaj nie mówimy tylko o czasie przyszłym, to tylko ma nam pomóc w jednej rzeczy. I teraz, jest magiczne słówko w języku angielskim jeśli, if, jeśli. No i jak powiedzieć po angielsku, na przykład, ja pouczę Ciebie angielskiego, jeśli będziesz systematyczny. Za chwilkę o tym porozmawiamy. Natomiast jedna rzecz. W języku angielskim jest taka straszna rzecz, conditional, zdania warunkowe. Jezu, jak oni nam straszą, niektórzy nauczyciele. Tryb warunkowy, ten zerowy, zero conditional, the first conditional, the second conditional. Czy generalnie jakieś tam straszne rzeczy. Ja uważam, że dla Polaków bardzo warto jest, it's worth learning this way. Warto się nauczyć tego w ten sposób, że pierw to rozumiecie, a później podstawiacie pewne rzeczy i mówicie pełne zdanie. Więc jak chcecie powiedzieć, ja pouczę Ciebie angielskiego, jeśli pozostaniesz systematyczny, czyli patrzcie, I'll teach you English, początek, I will do przyszłości, czasownik, teach you English, teraz słówko if i teraz you stay consistent. Mała ciekawostka. Po słówku if nie ma will. To jest taka zasada gramatyczna. Żeby było jasne, jeżeli powiecie I'll teach you English if you will stay consistent, to nie jest katastrofa. W języku angielskim chodzi o to, żeby być komunikatywnym. Ja zawsze mówię, ja wolę, żeby ktoś coś powiedział z błędem. Nawet zachęcam do robienia błędów, ponieważ it's impossible to learn English without making mistakes. Nie ma możliwości uczenia się angielskiego bez popełniania błędów. Dlatego też, ale z czasem chcemy ten błąd wyeliminować. Czyli mówimy I'll teach you English if you stay consistent. Popatrzcie, i teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy z dzisiejszego treningu. Chciałbym wam wrzucić dwa wyrażonka zamiast słówka if. Są to wyrażenia pod warunkiem, że. Czyli zamiast mówić pouczę cię angielskiego, jeśli będziesz systematyczny, jeśli zostaniesz systematyczny, czyli jeszcze raz, I'll teach you English if you stay consistent, wrzucamy sobie dwa kluczowe wyrażonka na dzisiejszym treningu i to są nowe wyrażonka w ramach nowej wiedzy dla was. Pierwsze, on condition that. Słuchajcie, nie uczcie się słówka condition, stan, warunek. Co wam to da? Kartkówka, warunek, stan, warunek, condition. Piszemy pięknie. Co wam to da, żeby znacie słówko condition bez żadnego kontekstu? Patrzcie, w miejsce if podstawiacie sobie on condition that. Trzy słowa, a jedno znaczenie. Czyli tak jak po polsku, pod warunkiem, że. Natomiast chodzi o to, że trzeba się tego nauczyć, jakby to było jedno słówko. To jest to, co ja mówię, trąbię o tym, walę, mówię cały czas, będę was bombardował taką wiedzą, że on condition that to jest jedno słówko. Czyli patrzcie, I'll teach you English on condition that you stay consistent. I o to właśnie chodzi. To jest angielski na petardzie. To jest angielski inspirujący. Czyli nie tylko if, czyli mamy już dwa sposoby. I'll teach you English if you stay consistent, albo I'll teach you English on condition that you stay consistent. I jeszcze drugim słówkiem, synonimem, czyli bliskoznacznym, podobnym do on condition that jest wyrażonko provided that. Patrzcie, słówko provide to jest dostarczać.
Znowu, kartkówka w szkole. Provide. Przez V koniecznie trzeba napisać, bo trzeba napisać provide. Piątka. Napiszecie takich słówek 10, dostaniecie piątkę, szóstkę. Jedziecie do Anglii i jesteście, nie powiem w czym, bo nie jesteście w stanie powiedzieć provided that, provided that. I znowu, w miejsce if i w miejsce on condition that wstawiamy sobie tylko provided that. Czyli I'll teach you English if you stay consistent. I'll teach you English on condition that you stay consistent. I trzecie, I'll teach you English provided that you stay consistent. Moi drodzy, w jednym zdanku mamy czas przyszły, will. W jednym zdanku mamy conditionala do przyszłości, to jest ten first conditional, pierwszy tryb warunkowy. Co kogo obchodzi, że to się nazywa pierwszy tryb warunkowy? Albo drugi. Wy macie mówić poprawnie. I chodzi o to, żeby teraz to wkuć, zapamiętać i używać. W miejsce teach you English i stay consistent wstawiacie jakiekolwiek inne czasowniki. Jedziecie do diki.pl i popatrzcie, gdyby na tym polegała tylko i wyłącznie nauka angielskiego, wy już nie potrzebujecie Cornela. Gdyby w tym, o czym dzisiaj mówię, zamykała się nauka języka angielskiego, wy nie potrzebujecie. You don't need Cornel. Cornel, go out. I don't want to see you. Nie chcę cię widzieć. Ok? No, o to właśnie chodzi. Czyli teraz patrzcie. Chodzi o to, jak chcę z moich podopiecznych robić ludzi niezależnych językowo. Współpracujemy, kończymy, jesteście niezależni językowo. Finansowo też możecie być niezależni. Financially independent is very good, because then you're happy, you know, you don't have to worry about money, yeah? But okay, we're speaking about English. Rozmawiamy o angielskim. Czyli patrzcie, na przykład, jakieś takie zdanko, wymyślę sobie, będę pracować w tej firmie, jeśli dacie mi dobre pieniądze. O, patrzcie. Pracować w tej firmie, work in the company, amerykański, angielski, work in the company, dać mi dobre pieniądze, czyli wydajcie mi dobre pieniądze, give me good money. Czyli patrzcie, I'll work in the company if you give me good money, I'll work in the company on condition that you give me good money, and I'll work in the company provided that you give me good money. One touch, thank you very much. I to jest właśnie podejście Kloppa. I'll teach you English on condition that you attack. Czyli pouczę was angielskiego pod warunkiem, że będziecie atakować rozwój, uczyć się, wykorzystywać tą wiedzę. Słuchajcie, there's no need to speak about that now, anymore, because you know this. Wy już to wiecie, nie ma potrzeby, żeby o tym rozmawiać dalej. Pamiętajcie, trzy słówka, proste, takie na, myślę, że większość z was to słówko zna, a jak nie, to nie jest żaden problem. Każdy kiedyś zaczyna się uczyć. If, jeśli, i coś na najwyższym poziomie, takie troszkę advanced, ok? On condition that, pod warunkiem, że provided that. To są trzy kluczowe słówka, ale łączymy je w przyszłość. Ok? Proste. Easy peasy lemon squeezy. English is easy peasy lemon squeezy when you learn it consistently. You must swim with the shark. I teraz dorzucamy kolejne wyrażonko. Patrzcie, cały czas się rozwijamy. Nowe rzeczy. Słuchamy podcastów. Czytamy książki. Uczymy się. Ja wprowadzam do swojego rozwoju. Niedawno wam mówiłem, don't live in a bubble. Nie mieszkajcie w tej bańce, w strefie komfortu. Rozwijajcie się. Dzisiejsza umiejętność if on condition that provided that ma na celu właśnie danie wam kolejnej wiedzy, zrobienie kolejnego kroku do przodu. Dla mnie kolejnym krokiem jest to, co usłyszałem w programie Match of the Day, kiedy oglądałem skrót meczu Leeds United, komentator mówił. Niesamowite, jak to fajnie pokazuje, my się uczymy całe życie Leeds United, a nagle Angela mówi Leeds United, unbelievable, this is real English, yes? I właśnie z tego programu wyciągnąłem to, co powiedział Jurgen Klopp, we won't defend the title, we'll attack the next one. I takie jest moje podejście. I won't defend my life, I'll attack my life. To jest styl, że nie będę bronił, nie będę stał w miejscu, tylko pójdę do przodu. Tak się rozwijamy, tak biegniemy, ale mam dzisiaj flow, unbelievable stuff. Thank you guys for your attention, see you later alligator, bye bye.